około kilkunastu latach prawie każda fasada domu jest zakurzona, a brudnie, kiedy tworzy zacieki przy parapetach spowodowane deszczami. Może to być dobrze widoczne, zwłaszcza w rejonach, gdzie zimą wiele domów opalanych jest węglem. W okolicach parapetów mogą się też pojawić drobne pęknięcia, zaś na fasadzie północnej lub w okolicy blisko rosnących drzew pojawiają się glony i zielonkawe wykwity. Jest to niewątpliwy znak, że fasada prosi się o odnowienie i konserwację. Chociaż widziałem już ludzi malujących fasady z drabiny, to jednak przy budynku dwukondygnacyjnym lub wyższym niezbędne będzie rusztowanie. Rusztowanie dobrze jest zabezpieczyć przed obaleniem za pomocą kotwienia w ścianie dla własnego bezpieczeństwa i spokoju. Nie zapomnijmy oczywiście o oklejeniu folią okien, parapetów i innych miejsc w celu zabezpieczenia przed pochlapaniem. Praca z wałkiem generuje drobne kropelki farby, rozpylane nieraz na odległość 2-3 metrów. Przed rozpoczęciem malowania farbą przeznaczoną do fasad należy zagruntować ściany, co zwiąże kurz i brud z podłożem. Zrezygnowałem z oferowanego mycia ścian, zwłaszcza że powierzchnia jest mocno chropowata, a gruntowanie dobrze zwiąże drobiny kurzu z podłożem. Mycie ścian wydało się mi w tym wypadku zbędnym kosztem. Chropowatość ściany pozwala zapewnić bardzo dobrą przyczepność farby, zwłaszcza że jest ona wysokiej jakości. Uważam, że na jakości farby nie należy oszczędzać. Malowanie musi wystarczyć na kolejne kilkanaście lat, a koszt farby jest dużo mniejszy od kosztu robocizny. Ściany, na której pojawiły się glonowe wykwity, zaimpregnowaliśmy najpierw środkiem chemicznym przeciwko muchom i glonom, a następnie zagruntowaliśmy. Pierwszą warstwę farby należy nieco rozcieńczyć wodą przed nałożeniem na ściany. Dobór koloru może nastręczyć sporo nieprzewidzianych trudności. Trzeba wiedzieć, że kolor zupełnie inaczej prezentuje się na małym kwadraciku wzornika kolorów, a inaczej na dużej powierzchni ściany. Nie wspomnę, że niektóre wzorniki zwyczajnie blakną lub tracą właściwe odcienie wskutek działania czasu, co powoduje błędy w doborze koloru. Jeśli jednak nie jesteśmy zadowoleni z odcienia koloru na ścianie, nie należy wpadać w panikę. Zamówioną farbę można użyć jako pierwszą warstwę podkładową, pod warunkiem, że różni się tylko niewiele od wersji ostatecznej. W pewnym sensie nawet pomoże to malarzowi i skłoni go do dokładnego położenia drugiej warstwy farby, gdyż podczas nakładania widać dokładnie miejsca ze słabiej nałożoną farbą. Gdyby kolor podkładowy był dokładnie taki sam, byłoby to mało widoczne. Dlatego nie warto zamawiać od razu dużej ilości farby. W razie pomyłki nie będzie dużej straty, jeśli wykorzystamy ją na warstwę podkładową. Dobre rozprowadzenie farby w obu warstwach i nasączenie chropowatego tynku zabezpieczy powierzchnię na kolejne kilkanaście lat. I ostatnia uwaga, która w zasadzie powinna być pierwsza, bo dotyczy wyboru fachowca. Zazwyczaj i tak go nie znamy, pozostaje więc kryterium ceny. U mnie pojawili się najpierw akwizytorzy prosto z ulicy, proponujący kompleksowe malowanie elewacji. Jednak wyliczona cena wydała mi się kosmicznie wysoka. Zainspirowany tą sytuacją zacząłem sam szukać w internetowych ofertach i porównywarkach. Okazało się, że większość ofert jest o połowę tańsza od tych akwizytorów z ulicy. Warto było więc samemu poszukać, bo oszczędność jest naprawdę spora. Pozdrawiam widzów kanału, dajcie lajka i zasubskrybujcie, jeżeli powyższe rady okazały się przydatne i pomocne w podejmowaniu decyzji. Szczęść Boże!